Powinniśmy pamiętać, że złoto, bo jest taki trochę e, fetysz złota, można powiedzieć, w osobach, które krytykują banki centralne, on jest absolutnie zrozumiały, jaki wybieramy system wartości. Socjal, jak ktoś chce, to może rozszerzać cały czas e, w każdych warunkach e, i budować coś na kształt Argentyny. Jeżeli ktoś na przykład uważał, że poziom wydatków socjalnych, społecznych w zeszłym roku e, był adekwatny, e, no to w tym roku. Można powiedzieć, że jest nieadekwatny, bo jest gorsza sytuacja budżetowa. Polska jest daleko od sytuacji Grecji z początku XXI wieku. Więc to nie jest tak, że, że, że się wysypie ten system w Polsce. Natomiast myślę, że mogą być banki centralne, praktycznie nigdy nie przyznają się do tego, że inflacja jest przynajmniej w części ich efektem ich działań. Nam zależy.pl merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału. Sklep nam zależy. Najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach. Siepomaga.pl. Największa moc pomagania. Dzień dobry, Wojciech Szyryk, Nam PL, Ten świat jest nasz, a dzisiaj moim i Państwa gościem profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, ekonomista Instytutu Misesa, Mateusz Machaj. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, bardzo mi miło. Cześć. To ja w ramach wstępu przypomnę tylko naszym widzom o subskrybowaniu naszego kanału, o aktywności pod tym filmem, kciuki w górę, komentarze. No i oczywiście o naszym sklepie z najlepszymi na rynku książkami ekonomicznymi i biznesowymi dla najmłodszych i do święta, to z pewnością będzie najlepszy, ambitny prezent dla dzieciaków. A my tymczasem przechodzimy do sedna naszego dzisiejszego nagrania, czyli właśnie do tematów ekonomicznych. Pierwsze pytanie. Porozmawiajmy o decyzjach Rady Polityki Pieniężnej. W danych ciągle widzimy inflację rok do roku, natomiast tej miesiąc do miesiąca już podobno nie ma. A stopa referencyjna jest utrzymywana na poziomie niespełna 6%. Chciałoby się zapytać, czy już po wszystkim? To znaczy, że mamy się spodziewać powrotu inflacji do celu z biegiem czasu obniżki stóp procentowych i powrotu do prosperity. Pe przy ocenach polityki pieniężnej często pojawia się taka pokusa, żeby się koncentrować na stopach procentowych. Milton Friedman, noblista już nieżyjący, jakiś czas temu zwrócił słusznie uwagę na to, że Zgubne może być patrzenie tylko na poziomy stóp procentowych w ocenie prowadzonej polityki pieniężnej. To jest jeden z czynników i to w sumie bardzo ważny, odgrywający ogromną rolę przy strategii bezpośredniego celu inflacyjnego, ale jednocześnie to nie jest jedyna rzecz, na którą powinniśmy patrzeć. Friedman zawsze zwraca uwagę na to, że to, na co powinniśmy patrzeć, to agregaty pieniężne, monetarne. Jego podejście jest hmm, przestarzałe o tyle, że. Jest to taka nieoperacyjna rzecz, zresztą mieliśmy na ten temat rozmowę swego czasu, już chyba dwie rozmowy temu, nawet jak byłem w studio. Rzeczywiście, patrzenie na agregaty pieniężne pod kątem dokładnego określania celu inflacyjnego się nie sprawdziło i się nie sprawdza. Natomiast faktycznie ta mądrość Friedmana o tym, że stopy procentowe to nie jedyna zmienna, na którą należy patrzeć, jest jak najbardziej aktualna. No, i oceniając to, co się dzieje w polityce pieniężnej, i próbując zrozumieć spadek inflacji obecny, to jej, jak, jak gdyby, nawet można powiedzieć, do, do pewnego stopnia wygaśnięcie, i zastanawianie się, co będzie w przyszłości, no to jednak na agregaty obejmujące kredyty i podaż pieniądza szeroką w obiegu, warto popatrzeć, bo zobaczymy tam naprawdę poważne zatrzymanie. Nawet jeśli stopy procentowe nie poszybowały do dwuprocentowych poziomów. To jednocześnie polityka pieniężna była jednak, znaczy całość polityki pieniężnej, obejmująca politykę kredytową banków komercyjnych, rzeczywiście można postrzegać jako restrykcyjną, jako spore wyhamowanie akcji monetarnej, akcji kredytowej. A skoro tak, to nie jest zaskoczeniem spadek inflacji z, tej, z tych dwucyfrowych poziomów do jednocyfrowego poziomu, czy nawet, tak jak powiedziałeś, w ostatnich miesiąc do miesiącach, nawet blisko zera. Także po prostu został ten efekt bazy, tak? że mamy te 6,5 czy 9, w zależności o którym tym pomiarze mówimy, rok do roku, no ale głównie ten wzrost jest nie w ostatnich 3-6 miesiącach, tylko w tych wcześniejszych 9 i 12 miesiącach patrząc od dzisiaj. A tak się zastanawiam, patrząc na to co działo się w ostatnich latach, czy kiedykolwiek jakikolwiek bank centralny przyznał się, że inflacja jest jego winą? To zależy, jak duży horyzont czasowy utrzymamy sobie na takie szczere wyznanie ze strony Banku Centralnego. Jeśli chodzi o politykę bieżącą, to najczęściej no, takie sformułowanie w 95-99% się nie pojawi. Natomiast, kiedy przychodzą następcy, kiedy mijają lata, kiedy jest napisana już historia pieniężna, historia gospodarcza, to okazuje się, że no w odpowiednio długim horyzoncie czasowym takie przyznanie może nastąpić. No dzisiaj ci, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie Bundesbanku, otwarcie przyznają, że hiperinflacja biorąc ekstremalny przykład tak, że hiperinflacja w Republice Weimarskiej to zdecydowanie był efekt działań Banku Centralnego Niemiec. No i y, tak samo to dotyczy okresów y, trochę bliższych, kiedy próbujemy oceniać y, na przykład wysoką inflację lat 70-tych powiedzmy. Natomiast y, gdy mówimy o bieżącej polityce, to banki centralne praktycznie nigdy nie przyznają się do tego, że inflacja jest przynajmniej w części ich efektem ich działań, y, no bo zawsze funkcjonują wokół paradygmatu takiego, że y, nie można podważać autorytetu, bo Jednym z narzędzi polityki pieniężnej krótkookresowym, które stosują banki centralne jest odpowiednia mowa i przekaz i retoryka, która ma wpływać na oczekiwania, która wpływa na oczekiwania rynkowe podmiotów, oczekiwania rynkowe podmiotów potrafią być cenotwórcze, szczególnie, szczególnie w krótkim okresie. W związku z tym to przyznanie się, nawet jeśli, byłoby, nawet jeśli jest gdzieś tam z tyłu głowy ta znana prawda, to Tendencja do tego, żeby się przyznawać, jest zdecydowanie mała, żeby nie podważać swojego autorytetu. Jak to w polityce? No w końcu banki centralne to jest polityka pieniężna, więc też polityka, mimo że bardzo blisko teorii ekonomicznej. A czy można niemal jednoznacznie stwierdzić, że rzeczywiście zdarzyło się, że inflacja była bezdyskusyjnie winą banków centralnych, czy jakiegoś konkretnego banku centralnego. I czy wtedy banki też twierdziły, że. Przyczyny są jednak inne. Tutaj co prawda był ten skrajny przykład z Niemiec, ale może coś nieco bardziej współczesnego. Czy się zdarzył taki przykład, hmm. że bez dyskusji to znaczy, o to, czy to ewidentnie była wina banku centralnego czy banków centralnych, ale i tak banki centralne twierdziły, że nie, przyczyny są inne, mimo że społeczeństwo czy, czy eksperci byli jednoznacznie przekonani co do winy banku. Yy, na przykład yy, to znaczy yy... W ostatnich, w ostatnich latach nie mieliśmy takiej sytuacji, głównie z ostatnich, mam na myśli, przed epidemią przed 20 i 19 rokiem, dlatego że żyliśmy w otoczeniu niskiej inflacji tak zwanej, jednocyfrowej, która się mieściła często w strategii bezpośredniej, znaczy mieściła się w ustalonych widełkach w celu inflacyjnego, w związku z tym nie wzbudzała kontrowersji, w związku z tym była traktowana jako pewne zjawisko cenowe, które jest rezultatem wielu różnych czynników działających jednocześnie, a skoro tak, no to nikt nie poszukuje winy, bo inflacja 2%, 3%, 4%, poniżej 5%, czasami nawet mniej, jest traktowana jako zrealizowanie celu, więc jak gdyby z tego celu się nie rozlicza, więc nie uważa się to za coś złego, mimo że to wcale nie jest dobre zjawisko, no ale nie uważa się to za coś złego, więc nie szuka się winnych. Dlatego no, odpowiedź na to pytanie byłaby taka, że no nie, nie zdarzyło się nam coś takiego, ale to z tego względu, że w paradygmacie przyjmuje się że ta inflacja jednocyfrowa poniżej 5%, z którą mieliśmy do czynienia w większości krajów w wieku XXI aż do XIX-20 roku, była zjawiskiem powszechnym. Ehm, więc odpowiedź by brzmiała nie, ale, ale z tego względu po prostu, że nie trafiła nam się jeszcze taka okazja, jaka się trafiła od roku 20, czyli bardzo wysoka inflacja i wtedy chęć poszukiwania winnych i przyczyn tego problemu. A jak, jako przedstawiciel Austriackiej Szkoły Ekonomii, patrzysz na to, co działo się w polskiej gospodarce w ostatnich latach? Mam na myśli głównie lata 2020-2023, czyli najpierw pandemię, a później jeszcze wojnę. Czy decydenci działali w myśl Austriackiej Szkoły Ekonomii? Nie do końca tak, jak chcieliby Austriacy, czy może zupełnie wbrew Austriackiej Szkole Ekonomii? Innymi słowy, ile tego, co wolnorynkowa ASE uważa za stosowne, było obecne w Polsce w tych trudnych czasach. Znaczy pytanie jest troszeczkę podchwytliwe, bo yy, yy, ono się pyta w sumie o pewien schemat wartości, znaczy o pewien system wartości. Każda polityka publiczna, która jest realizowana przez organy publiczne zawiera w sobie jakąś hierarchię wartości. To znaczy przyjmuje się, że jakieś cele chce się realizować kosztem realizacji innych celów i ta sytuacja z ostatnich trzech lat niczym się nie różni od tego przypadku. Rolą ASE jest pokazać to, jakie są rzeczywiste wymienności i trade-offy między tymi celami, które są wybierane. Więc w pewnym sensie Ktoś, kto wybrał kwestionowane cele w tych ostatnich dwóch, trzech latach, mógł nadal się sugerować tym, co mówi szkoła austriacka, bo szkoła austriacka pokazuje po prostu pewne mechanizmy, które są nieuniknione przy podejmowaniu decyzji w otoczeniu rzadkich zasobów. I to samo dotyczy z tej polityki, o której powiedziałeś. Na pewno szkoła austriacka, ale nie tylko, generalnie ekonomia, i prawdę mówiąc, nie widziałbym nawet tutaj specjalnej kontrowersji e, między innymi szkołami ekonomicznymi a tym, co powiedziała Ostjaska Szkoła, e, bo to, co się działo w ostatnich trzech latach, e, ta konkretna polityka, poskutkowała oczywiście ogromnymi problemami w sferze produkcyjnej. Zastojami, które przyczyniły się do inflacji. Do tego mieliśmy aktywną politykę fiskalną i pieniężną, bardzo aktywną, wręcz rekordową, tak, taka jak, jaka się nie zdarzyła po 2008 roku. Wszystko to wywołało spodziewane efekty inflacyjne, i nawet nie trzeba było ściśle austriackiej szkoły ekonomii, żeby takie konsekwencje, tego typu działań dostrzec. O tym, że takie niebezpieczeństwa istnieją, przewidywali również inni ekonomiści, nie tylko Austriacy. Więc nawet nie traktowałbym tych wydarzeń jakoś specjalnie unikatowo, jeśli chodzi o wojnę, bo jeszcze wspomniałeś o wojnie. To samo, negatywne konsekwencje wojen w postaci przecięcia jakichś łańcuchów dostaw, może nie aż tak jak epidemia, w której mamy totalne lockdowny, ale przecinanie łańcuchów dostaw i ograniczenie dostępu do surowców, jak również obciążenia produkcyjne wiążące się z tymi przestojami to są wszystko rzeczy, które są opisywane przez spektrum różnych ekonomistów i pokazują, jakie są konsekwencje tego typu działań. Także jakoś unikatowo, nawet od strony per se austriackiej, bym tych zjawisk, które się działo w ostatnich trzech lata, nie postrzegał. Znaczy, można oczywiście, tak, ale, ale to nie jest analiza wyłączna zarezerwowana dla tej ekipy, że tak się wyraża. Narodowy Bank Polski w ostatnich miesiącach konsekwentnie zwiększa rezerwy złota. Czy to dobrze, że nasz bank centralny decyduje się na takie ruchy? Dodam również pytanie laika, po co nam to złoto? Ktoś mógłby powiedzieć, na przykład, nie ma na szpitale, a skupują kolejne dziesiątki ton złota. Po co? Dobre pytanie, w sumie dwa pytania. Jeśli chodzi o ogólne pytanie, czy warto, czy bank centralny powinien inwestować w złoto, no to ja do końca na to pytanie nie odpowiem, dlatego że mm, to jest jakaś strategia inwestycji rezerw walutowych. I zasadniczo bank centralny, czy banki centralne mające rezerwy walutowe, sobie tymi rezerwami jakoś zarządzają i poszukują optymalnych miejsc alokowania, dostępnych rezerw, które posiadają, tak żeby osiągać jakieś tam satysfakcjonujące stopy zwrotu, albo żeby inwestować w aktywa, które zyskują na wartości. Przez długie lata, na przykład na początku XXI wieku, kiedy złoto było bardzo tanie, bo 300 dolarów, nawet poniżej 300 dolarów za uncję, wiele banków centralnych wyprzedawało złoto, myśląc, że to jest aktywo, które będzie tracić na wartości. No w kolejne lata pokazały, jak bardzo się pomyliły te banki centralne w tej strategii. I e, więc, więc poniekąd pytanie teraz, czy opłaca się przenosić rezerwy walutowe na rezerwy złota, jest trochę pytaniem, czy spodziewam się tego, że złoto będzie zyskiwać na wartości jako rezerwa walutowa, czy nie. Ja na to pytanie odpowiedzi nie mam i od razu dodam, że e, powinniśmy pamiętać, że złoto, bo jest taki trochę e, fetysz złota, można powiedzieć, w e, osobach, które krytykują banki centralne. On jest absolutnie zrozumiały, dlatego że on przypomina o pewnym fenomenie historycznym, czyli standardzie złota, w którym mieliśmy do czynienia z przycinaniem władzy banków centralnych. Więc ten fetysz jest absolutnie zrozumiały, ale musimy pamiętać o tym, że to były czasy, kiedy złoto rzeczywiście było walutą, środkiem wymiany, takim, które funkcjonowało mniej lub bardziej w obiegu. Dzisiaj złoto jest w pełni, podkreślam w pełni, dobrem inwestycyjnym, tak naprawdę czyli dobrem, które należy traktować po prostu jak każdą inną inwestycję. I jak każda inna inwestycja może stracić na wartości. Jak weźmiemy niektóre horyzonty czasowe, to się może okazać, że na złocie realnie stracono w ostatnich latach. Niektórzy inwestorzy stracili albo po prostu zamrozili kapitał nominalnie, podczas gdy inne aktywa zyskały kilkanaście 20-30% wartości. Znowu zależy, jaki horyzont czasowy weźmiemy. Znajdą się tacy, co pewnie zyskali na złocie. Ale wspominam o tym, żeby pamiętać, że to, że złoto jest tym symbolem historycznego, historycznego ograniczenia władzy banków centralnych, nie implikuje automatycznie, że złoto jako dobro inwestycyjne będzie zawsze zyskiwać. Te dwie rzeczy, jedno nie wynika z drugiego. Złoto równie dobrze może stracić w kolejnych latach na wartości i w niczym to nie zmieni tego potencjalnego kagańca, tych potencjalnych kajdan. Złotych, które ograniczyłyby działalność banków centralnych, gdyby na przykład wprowadzono standard złota. Tak? Ale to są dwie zupełnie inne sfery. Dyskusja o tym, czy pieniądz może być rezerwą, czy pieniądz jest dobrem inwestycyjnym, więc to by była taka ogólna odpowiedź na pierwsze pytanie. No a drugi, a druga kwestia, czyli czy złoto. Znaczy, po co kupować złoto, jak można inwestować w szpitale? No na to odpowiedź nawet jest dostarczana przez same banki centralne i przez wszelkie grupy ekonomistów. Jak mamy rezerwy walutowe w banku centralnym, no to one mają związek z tym. Jaka jest sytuacja samej waluty krajowej? Jeżeli na przykład, no bo w sumie dlaczego ograniczać się do złota? <laughs> Mamy różne rezerwy walutowe. Bank centralny przecież posiada jakieś, może posiadać jakieś obligacje innych krajów, obligacje amerykańskie, może posiadać w niektórych przypadkach, nawet skrajnych, zdarza się, że posiadają jakieś akcje. Niektóre banki centralne. Rozmaite aktywa, i w sumie po co mają trzymać te aktywa? Przecież można by było te aktywa gdzieś wrzucić na rynek, ściągnąć pieniądze i na przykład wydać je właśnie na jakieś cele społeczne. Tylko że konsekwencja jest taka, że zniszczenie rezerw walutowych oznaczałoby osłabienie krajowej waluty, no i w konsekwencji w pewnym sensie by to trochę działało jak druk pieniądza. W konsekwencji by to poskutkowało znaczącym osłabieniem waluty i wyższymi poziomami inflacji. Dlatego się rezerw walutowych po prostu nie wykorzystuje w ten sposób, który zasugerowałeś, czyli taki, żeby po prostu je wydać na rynku, bo gdyby tak zrobiono, to wartość krajowej waluty znacząco by spadła. Z innej beczki. Cała Polska dyskutuje o tym, czy w budżecie są pieniądze na przeróżne obiecane w kampanii wyborczej zasiłki socjalne, czy może jednak te środki się skończyły. Jak uważasz, czy z ekonomicznego punktu widzenia mamy teraz dobry moment na rozszerzanie tak zwanego socjalu? No to znowu pytanie, tak naprawdę o to, do jakiego stopnia, znaczy jaki wybieramy system wartości. Socjal, jak ktoś chce, to może rozszerzać cały czas w każdych warunkach. I budować coś na kształt Argentyny, kraju, który był jednym z najbogatszych jeszcze na przełomie XIX-XX wieku i zmienił się w kraj, który został prześcignięty przez całą masę krajów i w którym mieliśmy do czynienia z polityzacją wielu procesów, i biznesowych, i społecznych. Więc pytanie, co miałoby być w tym wypadku celem? Jeżeli pytasz mnie ogólnie o kondycję finansów publicznych, to powiem szczerze, E, poczekajmy na audyt, który ma zrobić nowy rząd. Który w jakimś stopniu, na przykład, skonsolidowałby te, ten system finansów publicznych i, i przedstawił rzeczywistą sytuację budżetową, plus jeszcze to, co zostało obiecane w trakcie kampanii, bo na pewno odchodzący już, prawdopodobnie obecny premier, opublikował zaraz po wyborach coś, dane dotyczące budżetu, które wcześniej zostały opublikowane, i one sugerują, że wydatki budżetowe znacząco wzrosły w tym roku. W stosunku do tego, co działo się rok wcześniej i dwa lata wcześniej, więc sugeruje to pogorszenie sytuacji finansów publicznych. Więc, jeżeli ktoś na przykład, odpowiem tak, jeżeli ktoś na przykład uważał, że poziom wydatków socjalnych, społecznych w zeszłym roku był adekwatny, no to w tym roku można powiedzieć, że jest nieadekwatny, bo jest gorsza sytuacja budżetowa. Więc sugerowanie, jeśli ta sytuacja nie, była w jakimś sensie równowagowa rok temu, to w tym roku jest zdecydowanie gorzej. Natomiast no jak ktoś prawda, wyznaje wartości takie, że trzeba jak najwięcej przepuszczać przez wydatki socjalne, no to powie, że no, co mi to przeszkadza. Najwyżej się wysypie system, albo będzie pod większą presją może tak, bo to ja nie twierdzę, że Polska. Polska jest daleko od sytuacji Grecji z początku XXI wieku. Więc to nie jest tak, że, że, że się wysypie ten system w Polsce. Natomiast myślę, że mogą być inne, bardziej palące kwestie, na przykład dotyczące względnie niskiego poziomu inwestycji w Polsce. A co z pieniędzmi z KPO? To poniekąd łączy się z tematem tych właśnie inwestycji. Czy rzeczywiście to KPO, te pieniądze są nam aż tak bardzo potrzebne? Też zależy, jaki kontekst przyjmiemy odpowiadając na to pytanie, bo KPO, środki z KPO to w pewnym sensie jest jakaś opłata za zmiany regulacyjne, które są wprowadzane w Polsce. Jak te zmiany regulacyjne już nastąpiły, zobowiązania jakieś obciążające zostały podjęte, no to teraz jedyne co zostaje, przyjęcie środków, no to już lepiej te środki przyjąć niż na przykład z konieczności wydawać je. Z własnych pieniędzy budżetowych, tak? Więc otrzymanie tego jest yy, no, w obecnej sytuacji, w jakiej już jesteśmy, no to lepiej te pieniądze otrzymać, niż ich po prostu nie otrzymać, bo trzeba będzie, przecież w pewnym sensie budżetowanie już nastąpiło są przecież rzeczy już kupowane i yy, kupowane przez rząd i, i wydawane, przekazywane ludziom, które mają na sobie nalepki, sfinansowano z KPO. E, więc te środki, jak gdyby, no, są wydawane, i jeżeli nie będzie pozyskane to źródło, no, to e, będą uzyskiwane gdzieś, e, będą pokrywane z, jakich innych, z, jakich innych, z jakichś innych środków. I to samo dotyczy pewnych kosztów wiążących się ze zmianami regulacyjnymi. E, plus, jeszcze można powiedzieć, że no, jednak reforma systemu sprawiedliwości i te zmiany, które były wprowadzone przez poprzedni rząd, są dalekie od ideału. I zdecydowanie raczej są traktowane jako niewypał, coś nieudanego. Nawet jeśli zakładały, nawet jeśli założenia były szczytne i dobre, to, to, to one nie odniosły sukcesu, nie poprawił się system sprawiedliwości. A można powiedzieć, że system sprawiedliwości wzmocnił kompetencje polityków i wpływ polityków. Znaczy, w systemie sprawiedliwości wzmocniono kompetencje polityków i wpływ na to, co się dzieje. Pozostaje tylko z przerażeniem czekać, aż się zaczną pojawiać orzeczenia dotyczące na przykład. Yy, kwestii podatkowych. Jak będzie konflikt na linii państwo-jednostka, jak będą osądzać sędziowie, którzy byli wybierani w większym stopniu przez polityków, a w mniejszym stopniu przez jak gdyby niezależny, częściowo oderwany od reszty system sprawiedliwości. No ale to już kolejne lata pokażą, bo taka reforma to jej efekty wychodzą w skali kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. No ale nawiązuje do tego, że jest pewien benefit tego KPO, mianowicie taki, że walka o KPO wymusza w jakimś stopniu częściowo odpolitycznienie tego procesu, czyli cofnięcie tych zmian, więc to jest jakaś transakcja wiązana, która też z tym przychodzi. Natomiast zadając ogólne pytanie, bo, bo to też jak rozumiem jest trochę Twój cel o, o tego typu środki. W Polsce rocznie kilkaset miliardów złotych jest wydawane na inwestycje między 400 a 500 powiedzmy i z tego jak wziąć to ponad połowa to są prywatne inwestycje, bodaj około 20 chyba procent to są też ze strony gospodarstw domowych, więc przeważająca większość tego to są prywatne inwestycje. Natomiast środki z KPO i to jest w ciągu roku, natomiast środki z KPO to jest jakieś 100 miliardów, zdaje się, złotych bezpośrednio i 50 kilka pożyczek w skali 6 lat. Więc jest to tak, no, nie wiem, jak tak na szybko liczę, chyba 20 razy mniej niż, niż, niż wynoszą te inwestycje w Polsce plus jeszcze pamiętajmy o tym że Polska ma jeden z niższych wskaźników inwestycji w stosunku do PKB w Unii Europejskiej około 16% co jest spadkiem w stosunku na przykład do 2015 roku co jest też w pewnym sensie porażką bo premier rządu ustępującego jak przedstawiał swoje plany to zakładał że ten udział inwestycji będzie zdecydowanie większy w Unii Europejskiej to jest boda jakieś 22% więc patrząc z tej perspektywy Próba zwiększenia tych inwestycji, które wynoszą kilkaset miliardów złotych rocznie, z 16 na przykład do poziomu Unii Europejskiej do 22% to jest wzrost rzędu 30-40 prawie procent. To jest cel ambitny i najlepiej byłoby ten cel zrealizować. No a na tle tego KPO to jest ledwie kilka procent. Więc musimy sobie zdawać sprawę z tego, jaka jest skala, skala tych, tych środków w stosunku na przykład do celów, ambitnych celów makroekonomicznych, które sobie stawiamy. Na sam koniec, jeszcze takie ogólne pytanie. Gdyby dzisiaj trzeba było przestawić niejako polską gospodarkę bardziej w kierunku propozycji Austriackiej Szkoły Ekonomii. To od czego należałoby zacząć? Jakie byłyby najważniejsze punkty do wykonania? Oczywiście proszę o odpowiedź w granicach postulatów realnych. Do wprowadzenia na ten moment. Nie rozmawiamy o świecie idealnym, tylko właśnie o tym, co mamy teraz. Super pytanie. Akurat dobre na zareklamowanie projektu Forum Obywatelskiego Rozwoju Instytutu Misesa, gdzie ukazał się taki raport, proste zmiany. Wielkie korzyści. I to takie, które nie wymagają wielkich porozumień politycznych, które nie wymagają bardzo szerokich konsultacji społecznych, które mogłyby się potencjalnie skończyć np. blokadą Warszawy albo nie wiadomo jakim strajkiem. I też nie wymagają nie wiadomo jakiego finansowania. Tam się pojawiło 10 propozycji dotyczących migracji i kwestii na rynku pracy, kwestii finansowania samorządów, nadużywania władzy przez policję, wolności słowa, infiltracji obywateli przez służby zwiększenia podaży osocza, bardzo istotna rzecz, wykluczenia komunikacyjnego, kilku branż, w których działają spółki kontrolowane przez Państwo i dostępności leków na receptę. Zachęcam, tam jest 10 pozycji, jeszcze raz podam nazwę, proste zmiany, wielkie korzyści, raport foru i Instytutu Misesa. No to w takim razie podlinkuję to w opisie tego filmu. Natomiast nie ukrywam, myślałem, że usłyszę trochę więcej. Jednak Austriacka Szkoła Ekonomii zaproponuje jakiś tutaj taki realny do wykonania, realne do wykonania zmiany fundamentalne, a nie tylko drobnostki. Na poziomie konstytucyjnym, tak? No dobrze, no to przymknijmy oko, może nawet wykraczać to poza poziom konstytucyjny. No zawsze na przykład kwestie reformy fiskalnej albo kwestie reformy emerytalnej albo kwestie wybranych cięć budżetowych konkretnych są jak najbardziej możliwe albo na przykład w taki bardziej obszarowo-interwencjonistyczny aspekt, który powoli rusza w Polsce, zmiana energetyczna, na przykład wejście na energię atomową, która jest i ekologiczna i... E, zasadniczo oczywiście ekologiczna, można, ją też można w niej ekologicznie zrobić, ale zasadniczo jest ekologiczna, bezpieczna i, i zgodna też na przykład z celami klimatycznymi. Bo jest niskoemisyjna. Więc mamy tam jakieś kwestie przemian energetycznych, mamy jakąś przemianę fiskalną, wybrane pozycje budżetowe, które można na przykład zredukować, takie, które nie niepokoju, nie spowodują niepokojów społecznych albo nie będą wymagać właśnie wielkich, wielkich sporów politycznych. Mamy wreszcie kwestie dotyczącą polityki, polityki pieniężnej, która jest niby niezależna. Ale cały czas można jeszcze wzmocnić tą niezależność banku centralnego, i przy tym, przy tym wzmocnieniu niezależności można ograniczyć jeszcze bardziej zdolności kreacji pieniądza w systemie bankowym. To też byłaby jakaś, jakaś reforma, którą można by było wprowadzić. To ja na sam koniec raz jeszcze przypomnę o aktywności pod tym filmem, o subskrybowaniu naszego kanału no i oczywiście o naszym sklepie z najlepszymi na rynku książkami ekonomicznymi i biznesowymi dla najmłodszych. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Jeśli chcesz, żeby twoja firma została partnerem kanału, nam zależy, lub jeśli chcesz wystąpić na naszym kanale, zachęcamy do kontaktu.